Tak to wygląda przed wyjazdem. Właśnie zaczęłam się pakować. Niedawno. I tego jest tyle tutaj. Ja jestem trochę przerażona. Wam tutaj pokażę po kątach, jak to wygląda. Muszę się spakować na praktycznie 3 tygodnie. W sumie to nawet mogłabym na dłużej, bo zaraz po przyjeździe jedziemy do Poznania, potem są święta. Nie wiem, jak to wszystko będzie wyglądało. Szczęście, że zostaję sam znowu w domu. Jeszcze nie ogarnęliśmy mu opieki, ale mam nadzieję, że zrobimy to jak najszybciej. O! Szaleństwo! Szaleństwo! Ty wyjdziesz? Czy już, przepraszam, dobrze trafiliśmy? Właśnie jestem teraz pierwszy na Narodowym. Tak, i chyba tak jakby przez przypadek nie tutaj trafiliśmy, gdzie mieliśmy trafić. Innej perspektywy. Po półgodzinnym zwiedzaniu stadionu od środka okazało się, że musimy wyjść na zewnątrz. Nikt nam tego nie powiedział, nikt nas nie pokierował. I stąd wejść głównym wejściem. Innej opcji nie ma, od środka nie chcieli nas wpuścić. Mimo że w tym środku byliśmy, bo parkowaliśmy na parkingu i no, dziwna sytuacja. No nie uwierzycie, udało mi się, dotarliśmy do środka. Zobaczcie, telewizja rzymska. Relacja z naszej pielgrzymki tutaj leci. O, po drugiej stronie też. Przed chwilą widziałam Daniela, ale akurat nie widzę u siebie. O, jesteśmy, tutaj stoimy. A teraz ekoenergetyka. Electromobility and alternative fuels 24 in Katowice. And many challenges of what we call organizing that park, which is one of the biggest e-mobility, is this. Especially the private sector. Because if the private sector does not change to those new energy forms, zobaczcie. A to... O, wow, jest przepiękne. Pasuje do ciebie. Cudownie, jest stworzony dla mnie. Szkoda, że teraz najlepsze jest to, że ja w sumie samochodu nie potrzebuję. Ale... Dlatego cuda mogę nie potrzebować i mieć. Potrzebować. Mogę potrzebować, tak. Na jakieś wyjazdy zawsze się znajdą. Naprawdę, zobaczcie, jak on jest tutaj od środka śliczny. Znaczy, to prawda, miliard przycisków, chociaż to tak fajnie jest zrobione stylowo. Jestem zauroczona. Zauroczona. Chyba baba. Zobaczcie, tutaj? Nikogo nie wyciąć. Właśnie, tutaj. Jesteśmy na Stadionie Narodowym po raz pierwszy. Jestem wyświetlany na stadionie. Ale wszyscy. But in the next years, we will be adding more than at least 1,000 additional vehicles to the existing base. Wydarzenie Global E-Mobility Forum to bardzo wysokiej rangi wydarzenie dotyczące rozwoju elektromobilności. Właśnie o to tam chodziło. Odbywały się obrady okrągłego stołu rządów, miast, regionów, państw odnośnie rozwoju właśnie elektromobilności. W związku z tym mieliśmy jechać na COP25, deklarację, którą symbolicznie zawieźliśmy papieżowi na naszej pierwszej na świecie elektromobilnej pielgrzymce Driving Change Together. Również tego dotyczyło, no ale niestety plany się trochę pozmieniały, jak widzieliście na początku filmu. Pakowałam się, to miała być duża podróż, początkowo w ogóle nawet nie tam, gdzie się pakowałam na początku filmu, ale do Chile. W trakcie filmu na pewno, jak widzieliście, pokazaliśmy fragment wiadomości o zamieszkach politycznych w Chile. Taka, można powiedzieć, jest tam wojna domowa, więc
COP25 został odwołany stamtąd i przeniesiony do Madrytu. Mieliśmy jechać do Madrytu samochodami elektrycznymi, miałaby być długa, 3-tygodniowa podróż, ale niestety z różnych przyczyn również plany się zmieniły, także jesteśmy na miejscu, ale to nic straconego, gdyby nie to, może nie byłoby vlogmasów, a tak kolejne doświadczenie, codzienne vlogowanie, także do 24 grudnia niezmiennie, codziennie zapraszam na vlogmasy. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego filmu. Subskrybujcie kanał, jeżeli tego nie robicie i dajcie znać, czy vlogmasy Wam się podobają. Dajcie może też jakieś pomysły na vlogmasy, co by warto można, co warto zrobić. Może coś byście chcieli konkretnego zobaczyć. Okej, dobra. Dajcie znać. Hej!